Sceny, jak z filmu akcji, miały miejsce w Rybniku po raz kolejny. W ciągu zaledwie kilku tygodni rybnicy policjanci brali udział w pościgu za samochodem, który nie zatrzymał się do kontroli. Tym razem pirat drogowy był trzeźwy, przypuszcza się jednak, że zażył inne, niedozwolone substancje. W sobotę około godziny 11 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego patrolując ulicę Żorską zauważyli samochód osobowy marki Audi A6. Rozpoznali kierującego, który jest znany rybnickim policjantom. Wiedzieli oni, że mężczyzna ten jest bez uprawnień do kierowania pojazdami. Włączyli sygnały uprzywilejowania, dając dzięki temu wyraźny sygnał kierującemu do zatrzymania. Mężczyzna ten nie zatrzymał się, skręcił w ulicę Gotartowicką, ciągle przyspieszając, jechał z nadmierną prędkością, przekraczał podwójną linię ciągłą, zmuszał innych kierujących, którzy jechali z naprzeciwka do tego, aby zjeżdżali oni na pobocze. Pieszych, którzy korzystali z oznakowanych przejść dla pieszych, zmuszał do uciekania z drogi. Pościg ten był prowadzony najpierw ulicą Gotartowicką, później Małachowskiego, Włościańską i przeniósł się na teren Żor. W pewnym momencie policjanci zrównali się z uciekającym kierującym, dali mu jeszcze raz wyraźny sygnał do zatrzymania, no i w tym momencie kierujący chciał zepchnąć policjantów z drogi. Na ulicy Wodzisławskiej kierujący samochodem osobowym Audi uderzył w znak drogowy, uszkadzając swój pojazd, jednakże nadal kontynuował ucieczkę. Skręcił w ulicę Starowiejską, gdzie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali kierującego. Okazało się, że jest nim 23-letni mieszkaniec Żor. Potwierdziło się, że mężczyzna nie posiada uprawnień. Na fotelu pasażera siedziała jego 22-letnia żona, która jest w ciąży. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.